Nasz kanał istnieje od 4 lat i myślę, że to jest wystarczająco dużo czasu, żeby poznać swoich widzów, konkretnie Was, i zorientować się między innymi, że bardzo dużo osób, które nas oglądają, ma zajawkę na gry komputerowe. Niekoniecznie hardkorową zajawkę, może casualową zajawkę, czyli wiecie, takie granie od czasu do czasu, ale założę się, że gdybym Was teraz poprosiła o podniesienie ręki, wszystkie osoby, które grają, to mielibyśmy tutaj dużo rąk w górze, w tym jedną moją, dlatego że ja też grywam. Mam na to ograniczoną ilość czasu, więc jestem graczką casualową, ale na przykład w tym momencie próbuję twardo przejść Red Dead Redemption 2, ale utknęłam na drugim rozdziale, ponieważ po prostu nie mam czasu. Obiecuję sobie, że nadrobię zaległości w okresie świąteczno-noworocznym. A wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że ja kompletnie nie jestem zaskoczona, że osoby, które lubią seriale, lubią również gry, dlatego że gry i seriale mają ze sobą naprawdę bardzo dużo wspólnego, dużo więcej niż mogłoby się Wam wydawać. Ja sobie z tego nie zdawałam sprawy do momentu, kiedy nie pogadałam sobie z Markiem Czerniakiem z Fundacji Indie Games Polska. Bardzo serdecznie Marka tutaj z miejsca pozdrawiam. Dlatego że otworzył mi oczy na pewne zjawisko, na pewne konkretne trendy, zaczęłam się temu przyglądać i faktycznie ma bardzo dużo racji. Zamarzyło mi się, że kiedyś nagram Wam taki odcinek, ale jakoś się nie składało i wreszcie pojawił się pretekst, dlatego że nawiązaliśmy współpracę z Xboxem w związku z Xbox Game Pass, który jest właściwie tym samym w świecie growym, czym jest taka platforma jak Netflix, HBO Go czy Amazon. Jest to po prostu abonament, który umożliwia nam dostęp do szerokiej biblioteki, biblioteki, która jest cały czas aktualizowana o nowości. Dziś chcę z Wami pogadać o tym, jak w ostatnich latach gry i seriale się do siebie upodobniły. Nie jestem ekspertką od gier, więc liczę na Waszą wyrozumiałość i na przykład uzupełnianie tego tematu różnymi ciekawymi komentarzami albo fajnymi tytułami, bo ja oczywiście wymienię kilka tytułów, w które grałam, ale jeżeli znacie jakieś lepsze przykłady, to koniecznie wpisujcie w komentarzach. Natomiast no, punkt wyjścia jest taki, że moim zdaniem te podobieństwa są coraz większe i co więcej, mam wrażenie, że w ostatnich latach rzeczywiście gry i seriale nauczyły się od siebie kopiować i pożyczać różne pomysły. Pierwszym podobieństwem są oczywiście rozwiązania fabularne. W ostatnich latach zarówno gry, jak i seriale zaczęły ostro eksperymentować z narracją i wprowadzać różne nietypowe rozwiązania. Oczywiście od lat powstawały już takie gry, które miały rozmach iście filmowy, takie jak na przykład genialne The Last of Us, którego gameplay jest w sumie gotowym scenariuszem na film, ale branża growa poszła jeszcze dalej, wprowadzając gry podzielone na odcinki i sezony. Choćby przygodowa seria The Walking Dead, którą oparto na komiksach Roberta Kirkmana, tych samych, na podstawie których powstał przecież serial, popularny serial. Ta seria gier doczekała się 4 sezonów i ponad 20 odcinków, albo Life is Strange, którego formułę właściwie najlepiej jest porównać do antologii, gdzie mamy jeden sezon, który jest zamkniętą całością i każdy kolejny opowiada inną historię. Są też oczywiście po prostu takie gry, które mają tak bardzo rozbudowaną fabułę i tak bardzo złożoną fabułę i tak długo się w nie gra, że doświadczenie tej gry jest właściwie doświadczeniem porównywalnym z oglądaniem całego sezonu serialu. Wiem, że najczęściej mówi się o nich, że mają filmową fabułę, ale ja bym powiedziała, że jednak bardziej serialową, bo jak porównacie sobie czas poświęcony na jedno i drugie, to jest on, no, powiedzmy, podobny. Najlepszym przykładem takiej gry jest oczywiście najbardziej aktualnym Red Dead Redemption 2, w które, jak mówię, ja gram i pewnie wszyscy grali, dlatego że w ogóle wszyscy grają teraz w Red Dead Redemption 2. I jest to historia niesamowicie fabularna, niesamowicie wciągająca od strony fabularnej, od strony narracji, od strony bohaterów, a także podzielona na rozdziały, które właściwie można porównać do odcinków. Mnie Red Dead Redemption 2 kojarzy się z najnowszym filmem braci Coen, który zadebiutował niedawno na Netflixie pod tytułem The Ballad of Buster Scruggs. I nie wiem, czy wiecie, ale początkowo miał być to w ogóle serial. 6-odcinkowy miniserial, taka antologia z odcinkami, które były takimi zamkniętymi całościami. Są też studia, które zajmują się po prostu grami z filmowym zacięciem, jak na przykład francuskie Quantic Dream, które wyprodukowało takie gry jak Heavy Rain czy Beyond Two Souls.
obie absolutnie świetne, ale w nich liczy się nie tyle rozgrywka, co doświadczenie uczestnictwa w narracji. Natomiast powiem Wam tak, od strony serialowej wygląda to wszystko jeszcze ciekawiej. Założę się, że słyszeliście o tej futurystycznej koncepcji seriali, w których to widz decydowałby o tym, co się dalej dzieje z bohaterem. Takie pomysły pojawiły się już dawno temu. Mówiło się o tym już przynajmniej od jakichś 20 lat, ale gorzej z nakręceniem takiego serialu, ze względu na to, że tradycyjna telewizja nie miała technologicznych możliwości, żeby coś takiego w ogóle mogło powstać. W tej chwili to się zmieniło, dlatego że pojawiły się platformy, pojawiły się różnego rodzaju aplikacje i to otworzyło świat, sprawiło, że to, co było do tej pory niemożliwe, stało się możliwe. Dopiero w 2018 roku, czyli w tym roku, HBO jako pierwsze wypuściło serial w aplikacji zatytułowany Mosaic. Jest to kryminalna historia, w której to widz decyduje o tym, jak będzie śledził rozwój fabuły i w zależności od tego, którą nitkę narracyjną wybierze, dostanie dodatkowe materiały, takie jak dokumenty, zdjęcia albo nagrania audio, które pozwalają poskładać fakty do kupy. Najbliżej Mosaic jest wcale nie do jakiegoś innego serialu, tylko do gry wideo, gry indie zatytułowanej Her Story, gdzie widz również dostaje skrawki materiałów wideo i na podstawie tych skrawków materiałów wideo układa sobie całą historię. Pomysłodawcą i twórcą projektu Mosaic jest Steven Soderbergh, twórca m.in. fenomenalnego serialu The Nick. Nad Mosaic spędził aż 3 lata. My w Polsce nie mieliśmy tak do końca możliwości docenienia tej aplikacji, dlatego że ona została udostępniona tylko na rynek amerykański. My serial widzieliśmy w takiej autorskiej, serialowej formie. Natomiast ja na przykład grałam w Mosaic i powiem Wam, oglądałam Mosaic za pomocą aplikacji i powiem Wam, że to jest naprawdę coś innego, coś nowego. Soderbergh zresztą nie spoczął na laurach, ponieważ nadal współpracuje ze startupem PodOp, który był odpowiedzialny za zbudowanie mechanizmu, na którym oparto narrację Mosaic. W tym momencie nadal pracują nad rozwijaniem mechanizmów tak zwanego interaktywnego storytellingu. Interaktywny storytelling to jest bardzo ważne słowo, zapamiętajcie je na przyszłość, szczególnie, że Steven Soderbergh ma już konkurencję w postaci Netflixa, który również eksperymentuje z interaktywnym storytellingiem i wszystko na to wskazuje, że będzie szedł w tym kierunku. Ostatnio testowali możliwości na takiej bajce dla dzieci zatytułowanej Pass in Book. Co prawda Mosaic jest niedostępny w Polsce, ale Pass in Book jest jak najbardziej dostępny na platformie Netflix. Możecie sobie wejść i kliknąć, zobaczyć jak to wygląda. Tam był po prostu wybór dwóch ścieżek, którymi może pójść kot w butach. Ale to dopiero początek, dlatego że w październiku Netflix zapowiedział, że w jednym z nowych odcinków Black Mirror będzie możliwość wyboru dalszej ścieżki bohatera. Będzie można zdecydować, jak odcinek ma się zakończyć. Być może to będzie ten świąteczny odcinek Black Mirror, który podobno ma się pojawić na platformie 28 grudnia. Zobaczymy, ale wiemy też, że Netflix już w tym momencie prowadzi rozmowy nad produkcjami, które w całości będą oparte na interaktywnym storytellingu. Oczywiście nie mamy pewności, że to się wszystko przyjmie i że ludzie będą chcieli w ogóle bawić się w wybieranie, jak mają się dalsze losy bohaterów potoczyć, bo to w pewnym sensie pozbawia nas tego takiego elementu zaskoczenia, ale jeżeli rzeczywiście ten sposób narracji się spodoba, to będzie to kolejny krok zbliżający gry i seriale. Ale gry i seriale od niedawna mają jeszcze jedną wspólną rzecz i jest to sposób dystrybucji. Przypomnijcie sobie, jak to wyglądało jeszcze 5, 6, 7 lat temu. Jeśli chodzi o seriale, to oglądaliśmy je głównie w telewizji. Były usługi VOD, ale polegały one na tym, że można sobie było kupić jeden tytuł za kilka do kilkunastu złotych. Dzisiaj płacimy comiesięczny abonament i dzięki temu mamy dostęp do określonej biblioteki, która jest regularnie uzupełniana o nowości. To się dużo bardziej opłaca, daje nam też dużo więcej swobody w wyborze tego, co, kiedy i jak chcemy oglądać.
Dokładnie to samo dzieje się teraz w przypadku gier komputerowych, czego najlepszym przykładem jest usługa Xbox Game Pass, która jest usługą abonamentową i ten abonament daje nam możliwość dostępu do ponad 100 tytułów gier. To jest ta podstawowa biblioteka, która jest regularnie rozbudowywana o premierowe tytuły, które ukazują się równolegle do premier rynkowych. W ramach jednego abonamentu macie dostęp do gier na konsoli oraz na komputerze z Windows 10. I jeżeli chcecie sobie wypróbować usługę, to podobnie jak w przypadku platform typu Netflix, jest darmowy trial. W przypadku Xbox Game Pass on trwa 14 dni. Jeżeli cena rynkowa to dla Was jednak jest trochę za dużo, to możecie poszukać fajnych promocji i na przykład wykupić sobie roczny dostęp za 50% ceny, co się naprawdę bardzo opłaca. W tej chwili takie promocje możecie znaleźć na euro.com.pl oraz w sklepach euro. Portfolio gier ciągle się rozrasta, jest tam w tej chwili sporo FPS-ów, ale jest też tam kilka tytułów, które polecam wszystkim ludziom, którzy lubią dobre fabuły, od serii Tomb Raider, począwszy przez moje ukochane Fallouty 3 i 4, a także naprawdę bardzo dobre indyki, takie jak na przykład zeszłoroczny Observer albo This War of Mine. Przyznacie, że ma to jakiś sens, szczególnie, że w tej chwili wszystko idzie w stronę abonamentów, bo czy patrzycie na Spotify, na Xbox Game Pass właśnie, czy na Netflixa, to jest właśnie ten model dystrybucji. Chodzi o to, żeby nam, użytkownikom, umożliwić dostęp do jak największej ilości dóbr kultury i to jest fantastyczne. Pojawia się tylko jeden mały problem, jak na to wszystko znaleźć czas. Nie wiem, jak Wy sobie radzicie. Wiele osób mnie pyta, jak ja znajduję czas na oglądanie seriali. Narzekałam Wam, że nie znajduję czasu, żeby skończyć Red Dead Redemption 2. No i właśnie to jest moja odpowiedź. Mi brakuje jakichś, nie wiem, 20 godzin w ciągu doby. Jeżeli macie na to jakiś sposób, to koniecznie piszcie w komentarzach. Podsumowując ten cały wywód, chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że ja uważam, że gry i seriale wkrótce staną się jednym. Nie, absolutnie, ale uważam, że to, że się wzajemnie od siebie uczą, bardzo pozytywnie na nie wzajemnie wpływa i jest też czymś fajnym dla nas. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli macie odmienne zdanie, to koniecznie wpiszcie w komentarzach. Jeszcze jedna uwaga, celowo nie mówiłam o adaptacjach gier serialowych i grach na podstawie seriali, to jest zupełnie inny temat. Kilka ich powstało. Najczęściej gry, które powstają na podstawie seriali, jakoś mi się bardziej podobają niż seriale na podstawie gier. Przynajmniej, nie wiem, jakoś sobie nie za bardzo przypominam, żeby powstało dużo seriali na podstawie gier, ale jak mówię, to jest zupełnie inny temat. Natomiast bardzo serdecznie zachęcam Was do dyskusji. Czy uważacie, że rzeczywiście gry i seriale mają ze sobą coraz więcej wspólnego? To jest pierwsze pytanie. Jeśli tak, to jakie tytuły przychodzą Wam do głowy? Jakie najbardziej fabularne gry znacie? I czy lubicie, czy podoba Wam się kierunek, w jakim zmienia się sposób dystrybucji gier? Czy uważacie, że usługi typu Xbox Game Pass mają szansę zrewolucjonizować rynek dystrybucji gier, tak jak Netflix zrobił to z serialami? Koniecznie piszcie w komentarzach, a jeżeli Wam się podobał ten odcinek, nietypowy odcinek, to koniecznie dajcie łapki w górę, subujcie nasz kanał, dzielcie się tym wideo i wpadajcie na nasze media społecznościowe, czyli na Instagrama, Twittera i Facebooka. Dzięki.